Andrzej Gajcy, witam Państwa w weekendowym wydaniu programu Onet Opinia. Moim gościem dzisiaj jest świeżo upieczony poseł, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, jedna z najważniejszych osób w tej partii, pan Krzysztof Sobolewski. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, zapewne nie wszyscy wiedzą, ale pan jest taką dużą szychą w swojej partii i jednym z najbliższych współpracowników prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I chyba nie przesadzę, gdy powiem, że jest pan osobą, która ma niemal codziennie dostęp do ucha prezesa. Więc zapytam u źródła. Prezes Kaczyński jest zadowolony z wyniku wyborów? Panie redaktorze, nie oglądam ucha prezesa, to po pierwsze. Natomiast czy dostęp to jest duże słowo, dużo powiedziane, za dużo trochę powiedziane, że dostęp codziennie jest możliwość, rzeczywiście mogę porozmawiać z panem prezesem, a zadowolony jest z wyników, bo rządzimy jako samodzielnie. Po raz drugi dostaliśmy mandat do społeczeństwa, więc jest zadowolenie, ale oczywiście nie ma tego, że jest bezgraniczne zadowolenie, bo dostrzegamy też i tam, gdzie mamy błędy popełnione i będziemy wyciągać z nich wnioski. Pytam o to zadowolenie, bo słuchając wypowiedzi choćby pana prezesa Kaczyńskiego, no można mieć tutaj wątpliwości, ale skoro jest zadowolenie, to zapytam tak zupełnie serio i proszę o serią odpowiedź, bo chyba niewiele osób jest w stanie ogarnąć temat protestów wyborczych, które złożyliście, skoro to zadowolenie jest. Po co wam 6 wniosków o przeliczenie głosów, 6 protestów wyborczych w okręgach do Senatu, skąd inna Platforma złożyła 3. Po co wam to? Panie redaktorze, już tłumaczę. Kodeks wyborczy przewiduje coś takiego jak instytucja protestu wyborczego. Wprowadzone zostało to, kodeks wyborczy wszedł w życie 5 stycznia 2011 roku, przegłosowany został głosami PO-PSL-u. I wtedy pojawiła się instytucja protestu wyborczego. To mało kto wie w ogóle. Korzystamy z tego, co jest prawnie dozwolone. Ja jako pełnomocnik wyborczy, bo jestem tam osobą, która ma prawo do składania protestu wyborczych, jedną z wymienionych osób, które ma prawo do składania, złożyliśmy taki protest w tych okręgach, gdzie suma głosów nieważnych była większa niż różnica między kandydatem zwycięskim a kandydatem przegranym. I byli to kandydaci przegrani z Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, dlatego złożyliśmy w tych okręgach, żeby sprawdzić, czy być może, jeśli oczywiście Sąd Najwyższy się przychyli do naszych protestów, bo nie wiem, jaka będzie decyzja Sądu Najwyższego, ale chcemy po prostu przeliczyć jeszcze raz te głosy, zweryfikować, czy zostały prawidłowo zakwalifikowane jako nieważne, szczególnie, że w jednym okręgu, na przykład okręg numer 100 Koszalin, nomen omen jest tam teraz kandydatem wybranym na senatora, jest pan Stanisław Gawłowski, suma głosów nieważnych liczyła 3332 głosy, a suma głosów, różnica między naszym kandydatem a panem Gawłowskim to jest 320 głosów, ale 10%. Ale jako pełnomocnik wyborczy pan na pewno policzył, że tylko w zasadzie w tym okręgu koszalińskim, gdyby rzeczywiście Sąd Najwyższy uznał wasze wątpliwości, bo rozumiem, że te wątpliwości macie co do słusznego policzenia głosów, że tylko w tym okręgu, nie no, złożyliście 5 protestów. Inaczej byśmy nie składali, mówię. A no tak, ale w pozostałych 5 ta arytmetyka mówi wprost, że nawet jakby wam te głosy przyznano, te dwukrzyżykowe, to i tak by to nie miało znaczenia, bo... My nie mówimy o dwukrzyżykowych tylko, my mówimy o nieważnych. Więc ja nie mówię tylko o dwukrzyżykowych, mówimy o nieważnych. Wszędzie suma głosów nieważnych w tych okręgach była wyższa niż różnica między naszym kandydatem a zwycięskim kandydatem. Rozumiem, że macie wątpliwości. Prezes Kaczyński ma wątpliwości co do legalności tych wyborów, nie, w sensie do policzenia głosów. W żadnym głosów. Wypadku nie mamy co do tego wątpliwości. Natomiast chcemy dla jasności, dla przejrzystości, jeśli będzie taka możliwość, jeśli Sąd Najwyższy przychyli się do tego, nie wiem, jaka będzie decyzja, przeliczyć te głosy jeszcze raz, te nieważne sprawdzić. Ale kto, panie pośle, ma największe wątpliwości? Kto te wątpliwości zgłasza? Proszę powiedzieć tak po nazwisku. Wyborcy, którzy do nas się zwracają. Bo, z tych okręgów, bo wie pan, na przykład. Dlatego to pytam, bo przez pierwszy tydzień od wyborów w zasadzie ten temat nie istniał. Panie doktorze, dopiero w momencie, bardzo, kiedy... W piątek złożyłem pierwsze 2 protesty. Nikt o tym nie mówił, bo myśmy też tego nie musieli upubliczniać. Po prostu składaliśmy, zbieraliśmy informacje. To nie jest tak, że protest wyborczy składa się następnego dnia po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów. Najpierw trzeba zebrać troszkę informacji. Dostawaliśmy też informacje z terenu, że
Dobrze by było, jakbyście jednak sprawdzili to, więc w piątek złożyłem dwa pierwsze ale protesty. Ale doskonale, panie pośle, pan wie, że według kodeksu wyborczego proces wyborczy składa się nie dlatego, że wynik naszego kandydata, który no, nie dostał się do Senatu, w tym wypadku do Senatu jest bliski, tylko dlatego, że jest poważne uzasadnienie czy poważne podejrzenie tego, że doszło do błędu lub fałszerstwa. Czy ten protest podejrzenie oznacza, mieliśmy takie, że macie mogło dojść poważne do błędu, podejrzenie, do że błędu. Mogło dojść do błędu, w liczeniu mogło, głosów? Mogło dojść do błędu, do błędnego zaliczenia głosów nieważnych na przykład. Więc nam to wystarczyło. Mieliśmy takie prawo, składamy. Ja złożyłem jako pełnomocnik wyborczy i czekamy na orzeczenie sądu. I tutaj nie widziałbym w tym nic szczególnego, zwłaszcza, panie redaktorze, że opozycja, która grała larum, że podważamy wyniki wyborów, za chwilę sama złożyła 3. Koalicja Obywatelska, z tego co wiem, to też i PSL i Konfederacja. Może wyszli z tego samego założenia, co marszałek Ryszard Terlecki, który powiedział, no tak dla ciekawości sprawdzimy. Panie redaktorze, nie wiem, czy oni złożyli dla ciekawości, bo oni złożyli w okręgu, gdzie na przykład pośle, ale tak z ciekawości oceniają troszkę w złym świetle, stawiają własnych wyborców, bo złożyli w okręgu na przykład, gdzie głosy zostały uznane za nieważne, gdzie wyborcy, prawdopodobnie wyborcy Koalicji Obywatelskiej, zamiast postawić krzyżyk przy nazwisku z lewej strony, w kratce z lewej strony, przekreślali znaczek Koalicji Obywatelskiej. Czyli rozumiem, że to nie jest sprawdzanie, tak jak mówił marszałek Terlecki, z ciekawości, no bo z na rany boska przypadku, to, niech to lotka pan marszałek z ciekawości nie. sprawdza. Rozumiem, że macie poważne podstawy do tego, że mogło dojść, że do, mogło błędu dojść do błędu przy zaliczaniu głosów nieważnych jako nieważnych. A do fałszerstwa wyborczego mogło tutaj, waszym zdaniem dojść? Tutaj, panie redaktorze, aż takich podejrzeń nie mamy. Czyli fałszerstwa wyborów nie było. Panie pośle, chciałem zapytać, a dlaczego... A jeszcze, panie redaktorze, dodam, tak, bo to jest też ważne. Chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że w porównaniu z wyborami wcześniejszymi, to suma głosów nieważnych i tak jest na poziomie tak naprawdę w skali kraju chyba 1%. Ale liczycie... Pamiętamy doskonale słynny 2014, kiedy mieliśmy sumę głosów nieważnych od 17%. No dobrze, ale po co wam, panie pośle, w takim razie te wszystkie protesty, jeżeli tylko w koszalinie, tak zrozumiałem, nie, upatrujecie ja mówię, swoje że tutaj szanse jest na... najbardziej taki jaskrawy przykład tego, gdzie mnóstwo jest głosów nieważnych i nie wiem, czy to są tylko wyłącznie dwukrzyżykowe, bo różnie tam są zaliczane głosy nieważne, a różnica jest 320. Wszędzie, gdzie złożyliśmy, ta różnica jest przynajmniej dwukrotnie większa niż ale różnica... nie wiecie, czy ta nieważność głosów jest ze wskazaniem na panie waszego kandydata, nie mam. Czy nie? Przypuszczamy, zakładamy, że mogło być tak. Czyli z ciekawości sprawdzacie. Dlatego przypuszczam przy takim założeniu oczywiście, bo musi być też założenie, że jeśli chociażby, nie wiem, 30% z tych głosów zaliczono nam jako ważne i trafiłyby do kandydata Prawa i Sprawiedliwości, jest szansa, że wynik wyborczy mógłby być inny w tym okręgu. Liczycie na to, że zdobędziecie ten mandat w Koszalinie w miejsce pana Gawłowskiego? Czekamy na orzeczenie Sądu Najwyższego. Nie, tutaj nie wychodzę przed szereg, jak to zrobił na przykład rzecznik Sądu Najwyższego, który ocenia, nie wiem na jakiej podstawie, nasze protesty i protesty innych komitetów czy osób, które miały do tego prawo. Ja pozostanę przy oczekiwaniu na orzeczenie Sądu Najwyższego. Panie pośle, a tak zupełnie szczerze zapytam, bo też jest taka narracja, chodzi w kuluarach sejmowych i na korytarzach w Sejmie i polityce. Na ile jest prawdą to, że wpadliście na pomysł tych protestów dlatego, że zobaczyliście, że nie uda wam się podebrać żadnego senatora opozycji, żeby jednak tą większość uzyskać? To nie jest panie wasz... Panie redaktorze, jedno z drugim nie miało żadnego związku. To mówię wprost, że zresztą to, że składamy protesty wyborcze, składaliśmy je też w 2014 roku. I panie redaktorze, zapewniam pana, tutaj też będą potrzebne pewnie zmiany prawne, ponieważ złożenie protestu wyborczego nie jest taka prosta rzecz, jakby się jej wydawało ludziom. No to jest skomplikowana na pewno przy 2016 roku, 2014 roku myśmy złożyli 16 protestów wyborczych w 16 sądach okręgowych na terenie całego kraju. Który został uznany pozytywnie? Nie został uznany, ale wie pan ile na przykład do jednego protestu było materiałów, że musieliśmy praktycznie pudełko z dokumentami, ponieważ trzeba było całe protokoły z komisji i tak dalej. Więc to są takie rzeczy, które no, powinno się jakoś zweryfikować i być może zmienić w kodeksie wyborczym, ale jak, to tylko być może. Jak jesteśmy przy Senacie, to też zapytam wprost, naprawdę proponowaliście jednemu senatorów opozycji taką ministra zdrowia? Napisałem do pana senatora Galskiego, że jeśli dostał taką, że był, jeśli był sądowany, to że napisał, jeśli napisał A, to niech napisze B,
do dzisiaj nie mam zwrotnej informacji, więc pozostanę przy tym, że po prostu kłamał. Dobrze, to w takim razie pytanie na poważne, bo rozumiem, że taki minister zdrowia nikomu nie proponowaliście swoją drogą. No to była, jest gorący fotel, więc nie wiem, czy któryś z senatorów opozycji by się na to, już, panie redaktorze, chyba na to pokusił. Ale pytanie zupełnie serio. Czy naprawdę chcecie kogoś przekabacić? Czy tylko sobie tak rozmawiacie, żeby było zainteresowanie, że PiS próbuje kogoś wyciągnąć, a tak naprawdę żadnych rozmów kuluarowych pod stołem nie ma? Panie redaktorze, polityka to jest rozmowa. Mhm. Więc w polityce się rozmawia, czyli, dochodzi się do różnych konsensusów, natomiast powiem tak. Z różnymi senatorami. Jako Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, myśmy wybory do Senatu wygrali. Ale nie macie większości, 48 mandatów. Plusowe zwycięstwo. Plusowe, to się okaże. 43 mandaty została Koalicja Obywatelska postali. To znaczy plusowe, jaki scenariusz w pierwszym pan ma... dniu posiedzenia Senatu. Czyli to jest plusowe, rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, że jednak panie ktoś doktorze, przejdzie liczymy na to, stronę. Że uda się zamienić Izbę, znaczy, że Izba Refleksji, Zadumy, jak jest zazwyczaj określany Senat. Niektórzy już mówią o Izbie Zadymy. Właśnie, żeby nie stała się Izbą Zadymy, a stała się Izbą Rozwagi, Rozsądku i Współpracy Czyli Narodowej. Tym warunkiem, żeby nie była to Izba Zadymy, jest to, że wy będziecie mieli marszałka Senatu. Opozycja mówi dzisiaj hola hola. To my mamy jednak większość w Senacie, nie Prawo i Sprawiedliwość. A opozycja już powiedziała, kogo będzie miała kandydatem na marszałka? No oni, to jest ich problem, że oni będą musieli... Z tego co słyszałem, to upadają kolejne kandydatury z tamtej strony i nie ma żadnego konsensusu. Ale to, jak to mówią, im tam gorzej, tym lepiej. Ale rozumiem, że rozmowy Prawo i Sprawiedliwość dalej prowadzi. Rozmawia się i na tym polega też polityka, że się rozmawia. Więc... Ale rozumiem, że macie nadzieję, że uda wam się tą większość Senat odbić. Nadzieja umiera ostatnio. To prawda. Kto będzie waszym kandydatem na marszałka Senatu? Stanisław Karczewski? Marszałek Stanisław Karczewski. To wczoraj na klubie wstępnie zostało zaakceptowane. Oczywiście to będzie przedłożone Komitetowi Politycznemu zgodnie z Statutem Prawa i Sprawiedliwości i Komitet Polityczny ostatecznie. A co jeśli opozycja orzeknie? Nie poprze, nikt z senatorów opozycyjnych waszego kandydata? Może być też sytuacja w Senacie, będzie pat. I co też wtedy? Tak. Wtedy, panie redaktorze, rządzi marszałek Sejmu. Czyli mamy Izbę Zadymy, rozumiem. Kto kandydatem na marszałka Sejmu? Elżbieta Witek. Elżbieta Witek. Wczoraj też taka decyzja została na klubie, wjazdowym klubie wstępnie podjęta. Oczywiście jest to nieoficjalna kandydatura, ale tu macie większość w Sejmie, więc problemu raczej nie powinno oficjalną być. Będzie, gdy zbierze się komitet polityczny i zatwierdzi. Podstawowe pytanie premierem. W nowym rządzie Prawa i Sprawiedliwości będzie? Trzecie nazwisko, które wczoraj padło na klubie, które będzie też jest nieoficjalnym kandydatem na premiera, jest pan premier Mateusz Morawiecki i tak samo czeka do pozytywnego, mam nadzieję, ale rozumiem, że uzgodniliście to ze swoimi koalicjantami, Zbigniewem Ziobro. Czy panie, on nie miał, że tak powiem, na klubie możliwości przy stole prezydialnym siedzieli zarówno pan premier Jarosław Gowin, jak i pan minister Zbigniew Ziobro. Gdy była ogłaszana ta decyzja. I obaj się zgodzili, ale wie pan, mogli nie protestować, jak to Jarosław Gowin ma zgoda, w zwyczaju. Jestem za, ale się nie cieszę. Jest zgoda w Zjednoczonej Prawicy co do trzech nazwisk jako kandydatów na te trzy, tak naprawdę po prezydencie najważniejsze stanowiska ale w państwie. Ale rozumiem, proszę powiedzieć, bo jak już rozmawiamy o tych rozmowach, których normalnie publicznie nie widać, no to jestem przekonany, że Zbigniew Ziobro postawił jakieś warunki poparcia dla premiera Mateusza Morawieckiego, także Jarosław Gowin. To jaką cenę PiS musi zapłacić za lojalność panie i za to, że Mateusz Morawiecki dalej będzie premierem? Zjednoczona Prawica przez 4 lata doskonale sobie radziła z tym, żeby wypracowywać wspólne stanowiska i teraz będzie tak samo. Niedługo będzie przedstawiona nowa umowa koalicyjna, ponieważ ale rozumiem, że negocjowaliście tą nową umowę koalicyjną. Jest cały czas rozmowy trwają, więc no to tutaj... Czego oczekuje jeśli będzie przedstawiona umowa, wtedy będziemy mówić o szczegółach przedstawimy wszystkie rzeczy, które zostały uzgodnione w ramach Zjednoczonej Prawicy. Pan tylko powie, czy licytacja waszych koalicjantów była
dość wysoka, czy tak zostali na tym statusie? No nie, doktorze, nie sądzę, żeby ani jeden, ani drugi koalicjant byli hazardzistami, więc nie będę tutaj szedł w tą stronę o licytację. Proszę się nie obrazić, ale nie wierzę w to, że ci politycy, którzy są wytrawnymi graczami na polskiej scenie politycznej, no nie licytowali dość wysoko, zwłaszcza, że osiągnęli dwukrotnie lepszy wynik niż to było w poprzednich wyborach. Liderem Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński tutaj. Czyli rozumiem, że ostatecznie głos miał prezes Kaczyński, jak powiedział, tak ma być. Ostateczne słowo należy do pana prezesa. A proszę powiedzieć o funkcjach dla Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. Rozmawialiście ostatnio. Od razu nie chciałbym prawdą wchodzić jest, w szczegóły, że Jarosław Gowin ma zostać szefem dyplomacji? Ponieważ to już nie chcę wchodzić w szczegóły tych, co do personalnych rzeczy, to jest jeszcze w trakcie rozmów i ustalania. Będzie to ogłoszone według mnie wstępnie przed 12 listopada na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Czyli kiedy wtedy poznamy skład nowego rządu, prawdopodobnie, tak? Prawdopodobnie mówię, bo to będzie raz, że zaprzysiężenie nowo wybranych parlamentarzystów, no i desygnowanie przez zwycięską partię. Powstanie nowe ministerstwo, Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego? Jeszcze słyszę, panie redaktorze, nie wiem, o tym pan minister Mariusz Kamiński mówił już jakiś czas temu, powstał nawet projekt. Nie, pierwsze słyszę o projekcie. Ależ oczywiście redaktorze. Powstał taki, nawet go media opisywały. A właśnie, ale media opisały i media dały nazwę temu i media tym się tylko zajmują. To jest to wyłącznie w sferze medialnej. Dobrze, to porozmawiamy o tym, co naprawdę istnieje. Media opisują, jak jesteśmy przy służbach. Sprawa pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia. I chcę zapytać też pana wprost, czy PiS wciąż domaga się dymisji pana Banasia, szefa NIK-u, czy może jednak już zmieniliście zdanie? Panie, i to wasze stanowisko jest takie, jakie też mówił wicerzecznik pan Radosław Fogiel, że no już nie ma takich przesłanek, aby stanowczo domagać się tej dymisji. Panie redaktorze, czekamy na zakończenie kontroli przez CBA i po wynikach tej kontroli... Ta kontrola się zakończyła. No nie do końca, bo jest jeszcze było odniesienie się, możliwość odniesienia się przez szefa NIK-u do wyników kontroli. Zrobił to i później wie pan, jak prezes Banaś tego dokonał? Listownie w ostatnim dniu. Wyobraża sobie pan taką sytuację, że pan albo ja, albo zwykły Kowalski, zwykły widz, który nas ogląda, dostałby wezwanie od CBA czy Urzędu Skarbowego z 7-dniowym terminem odniesienia się i wysłał pocztą swoją uzasadnienie? Chcę jasno podkreślić, że jeśli potwierdziłyby się jakiekolwiek z tych zarzutów, to na pewno nie będzie to sytuacja, w której będziemy umierać za nowego szefa. Ale nie macie dzisiaj prawnej możliwości odwołania szefa NIK-u? Jeśli rozumiem, są różne możliwości prawne w najbliższym czasie, jeśli ukonstytuuje się nowy Sejm. Zmiana ustawy o NIK? Nie, to jest potwierdzam, nie zaprzeczam. Czyli coś w tym jest na rzeczy, ale też chcę zapytać o pana opinię, nie o opinię Prawa i Sprawiedliwości, tylko pana osobistą jako posła. Czy Marian Banaś już na podstawie tego, co wiemy, a wiemy dosyć dużo i CBA nie zostawia tutaj wątpliwości, że te zastrzeżenia są poważne. Czy pana zdaniem Marian Banaś powinien pełnić taką funkcję jak prezes NIK-u, czyli pierwszego kontrolera Rzeczpospolitej, który ma patrzeć tak naprawdę na ręce i wam, i opozycji, sprawdzać różnego rodzaju instytucje, czy działają zgodnie z prawem? Panie doktorze, nie. Moje zdanie to jest najmniej istotne. Ale pan jako, jest posłem, politykiem. Proszę. Jako polityk, jako reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, to co wcześniej już mówiłem, czekamy na zakończenie kontroli. Jeśli gdziekolwiek będą wątpliwości, na pewno będziemy robić wszystko. A co to znaczy, że nie będziecie umierać za prezesa Banasia? Banasia. To już chyba domyślę. Pan redaktor wie, o czym mówię. Pytam też o to, bo prezydent Andrzej Duda, nie czekając na to, co powie CBA, powiedział, że jego zdaniem ta sytuacja go bardzo niepokoi. I tutaj zacytuję, że czy zdarzają się ludzie, co do których się pomyliliśmy? Zdarzają się, ale jeśli tak, to należy to jak najszybciej naprawić. Zgadza się pan? Tego samego zdania, panie redaktorze, jak pan prezydent. Ale jeśli będziemy mieli czarno na białym, nomen omen, że rzeczywiście doszło do dużej pomyłki z naszej strony.
prezes Kaczyński wie o ustaleniach CBA odnośnie pana prezesa Banasia? Nie wiem, panie redaktorze, nie, nie. No jest pan blisko pana prezesa, na pewno o tym rozmawiacie. Ale nie, w tych kwestiach nie sądzę. Są to ustalenia CBA, więc... Ja nie pytam, czy widział wyniki kontroli, tylko czy wie, co jest... W ogóle, panie redaktorze, nie mam takich informacji i nie dywaguję tutaj. Ale prezes Kaczyński też tak mówi, że nie będzie umierał za Mariana Banasia? Panie redaktorze, to są moje słowa, więc tutaj nie chciałbym, żeby to było jako cytat pana prezesa. Natomiast tak samo pan prezes czeka na końcowe wyniki i no i tak naprawdę to, jakie dalsze kroki podejmie CBA, bo po wynikach kontroli są zobowiązani, będą zobowiązani do podjęcia kolejnych kroków, jeśli by się okazało, że coś jednak jest nie tak. Bardzo dziękuję, panie pośle, za udział w programie. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.